Siemaneczko, nagrywam dzisiaj malutkie sprostowanie co do tego materiału, który wyszedł o tym programatorze. Słuchajcie, możliwe, że było coś nie tak, możliwe, że ja coś spieprzyłem, ale teraz właśnie robię iPhone'a 11 Pro i ruszył od strzała. Także albo coś źle zrobiłem, albo byłem zbyt nerwany. W każdym razie, jak zobaczycie tutaj, no to już przeszedłem przez całą tą procedurę i tutaj mi wszystko wywaliło dobrze, ale zobaczcie. Pokażę wam, o co biega. Może ja się tym źle zasugerowałem, bo teraz jest wpięta wpinka, tak? Z wpiętą wpinką zaprogramowaną, wtedy pokazuje, że wszystko jest ok. Ale jak wypnę wpinkę i wepnę go już po tej aktywacji w programator i sobie klikniemy teraz test, to wywala, że jest abnormal, tak? Czyli ta aktywacja, ten zasilacz, on nie do końca przebija tego MOSFETa. Tak, że on jest zwarty i on powinien nam pokazać tutaj normal, bez znaczenia. On dopiero normal pokaże w momencie, w którym wepniemy mu wpinkę. I dopiero zaprogramowana wpinka, wpięta w programator, po pierwsze tutaj nam daje wszystko w porządku, czyli działający Face ID, no i to samo tutaj, tak? Czyli dopiero z wpiętą wpinką klikamy i teraz mamy wszystko ok, no i to Face ID działa. Z ciekawostek, które zauważyłem, też wam pokażę jeszcze jedną rzecz, no bo trochę sugerowałem się tym odcekiem. Z wpiętą wpinką bierzemy test i mamy wszystko normal, wszystko jest zajebiście, ekstra, cud mnie to rzeszki. A z wypiętą i teoretycznie z przebitym MOSFETem też powinniśmy mieć wszystko normal, tak? Na tym polega to przebicie tego MOSFETa, wtedy powinno to w teorii działać. Ale to nie do końca, bo biorę test z wypiętą wpinką i zobaczcie, co się dzieje. Mamy tutaj abnormal. Ale jeśli weźmiemy to, zrobimy w miarę szybko, czyli jeśli wepnę tą wpinkę, wepnę i klikam test, wywala mi normal, wypinam wpinkę, jeśli to zrobię w miarę szybko, i kliknę test. Nie, to nie udało się. Wcześniej mi wywalało, że SK była normal, a reszta była abnormal. Także to nie do końca jest tak, że ten MOSFET jest przebijany tym programatorem. To chyba nie w ten sposób funkcjonuje. To chyba tak nie działa. Ja się chyba tym trochę za bardzo zasugerowałem, stąd trochę wyszło na to, że coś mi nie działa. Aczkolwiek może być też tak, że po prostu faktycznie te tagi albo coś z tym XS-em, X-em było nie tak. Co do X-a to w ogóle jestem, nie jestem pewien w ogóle, czy tam w ogóle cokolwiek powinno działać. Ale ten XS zrobię go normalną metodą, bo przyszły mi dzisiaj taśmy. Także na ten moment sprostowanie do materiału z dnia dzisiejszego o tym programatorze biednym AYX-A108 jednak działa. Czyli działa tutaj i to samo tutaj. Klikam test. I jest działające, także zwracam honor, może trochę się pośpieszyłem, albo nie do końca zrozumiałem zasady działania, zbyt się zasugerowałem niektórymi rzeczami, także jeśli popełniłem błąd, to przyznaję się do błędu, ale zawsze można poglądać materiał i popatrzeć, jak się wkurwiam. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. I tutaj ci, co obejrzeli to dzisiaj, mogę wam zdradzić, że będzie tam MacBook A1466 i problem z podświetlaniem. I ten nowy materiał, jak dobrze pójdzie, być może będzie jutro albo pojutrze już na kanale. Siema.